W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i przy tej okazji warto wspomnieć o Józefie Rettingerze oraz jego misji w 1944 roku. Józef Rettinger żył w latach 1888-1960. Urodził się w Krakowie i zmarł w Londynie i określany jest jako szara eminencja polskiej dyplomacji. Rozmawiam z doktorem Władysławem Bułhakiem, historykiem z Instytutu Pamięci Narodowej. Władku, ty się tą postacią zajmujesz? No, zajmowałem się nią w różnych aspektach, w różnych okresach mojego, że tak powiem, naukowego życia, ale rzeczywiście zająłem się nią na nowo po tym, jak znalazłem w naszym instytutowym archiwum dokument dotyczący zeznania jednego ze świadków, powiedzmy, z okresu stalinowskiego, o którym pada oskarżenie pod adresem kontrwywiadu Armii Krajowej, że tegoż pana Rettingera, który został zrzucony z Londynu na spadochronie, usiłowano w Warszawie w okresie właśnie poprzedzającym w największym skrócie powstanie warszawskie, wykonać na nim wyrok, powiedzmy. Zlikwidować, tak. No więc sprawa mnie zainteresowała, bo i sensacyjna, i osoba znana, za którą się ciągnął taki ogon, powiedzmy, podejrzeń o powiązania z taką czy inną służbą specjalną, czy z taką czy inną tajną organizacją. Więc to, krótko mówiąc, była to postać bardzo tajemnicza, interesująca, więc no po prostu postanowiłem w jakimś sensie się zorientować, na ile coś się za tą historią kryje i czy dzisiaj historyk w oparciu o te dokumenty, które może znaleźć w archiwach, czy też w oparciu o relacje wciąż jeszcze żyjących ludzi, może coś, jakieś nowe światło na tą całą historię jego tajemniczej misji do Polski w 1944 roku, a więc w okresie właśnie bezpośrednio poprzedzającym Powstanie Warszawskie. No, czy coś można powiedzieć? W świetle tej nowej historii, najnowszej, którą teraz znamy, kim właściwie był Józef Hieronim Rettinger? No, nie wiem, czy on sam był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo po prostu on miał bardzo wiele twarzy, tak? Na pewno był człowiekiem bardzo zdolnym, inteligentnym, łatwo nawiązującym znajomości, znającym języki i świat. Czyli no osobą taką, mówiąc towarzysko, także bardzo podobającą się kobietom, tak? To też jest jakiś ważny aspekt. Miał wiele, że tak się wyrażę, kobiet oficjalnych i mniej, tak? Ale no w każdym razie była to niewątpliwie jakaś postać interesująca, no ale oczywiście wielu takich ludzi błyskotliwych jakoś spotykamy w swoim życiu, ale nie wszyscy oni mają jakiś wpływ na historię, a akurat Rettinger w kilku momentach swojego życia miał. No, nawiasem mówiąc, cała jego aktywność w sprawie polskiej w okresie II wojny światowej to nie jest jedyny moment, kiedy on miał jakiś wpływ na dzieje świata. Wcześniej uczestniczył w czasie I wojny światowej w próbach doprowadzenia do pokoju odrębnego z Austro-Węgrami. To była taka, jeszcze jako właściwie młodzieniec. Później odegrał tajemniczą rolę jako doradca rządu meksykańskiego w okresie, kiedy ten kraj przechodził przez okres bardzo silnych wstrząsów wewnętrznych w latach 30. Wreszcie jego zaangażowanie w sprawy polskie też sięgało okresu międzywojennego, kiedy on zaangażował się już przed wojną we wspieranie późniejszego przywódcy narodu i państwa, czyli generała Sikorskiego, ale wtedy, kiedy on jeszcze był w opozycji, tak. No ale pierwszy moment, kiedy w polskiej historii zaistniał, to jest wtedy, kiedy właśnie zorganizował wyjazd, o czym mało kto wie, wyjazd z Francji, która przeżywała klęskę w roku 40, do Anglii, kiedy to właśnie trzeba było tą wyprawę tego Sikorskiego do Londynu zorganizować i on tą wyprawę zorganizował, on tego Sikorskiego przewiózł dzięki swoim kontaktom w środowiskach brytyjskich. Czyli krótko mówiąc, ale ciągle jest to do momentu, o którym będziemy rozmawiać, czy do 1944 roku, ciągle jest to osoba raczej znana z tego, że jest znana, raczej osoba, która się kręci w różnych środowiskach, zna bardzo wiele osób, ale interesującym rozmówcą w różnych sytuacjach, ale ciągle jest to osoba bardzo
kryjąca się w dalszych szeregach, powiedzmy. I dopiero kiedy wytwarza się pewna specyficzna sytuacja w Londynie, czyli mamy tam miejsce, w którym się skupia cała właściwie Europa, w sensie wszystkie te rządy państw, które zostały okupowane przez Niemcy, w gruncie rzeczy funkcjonują w Londynie i są to zarówno rządy krajów Europy Zachodniej, jak i powiedzmy naszych sąsiadów południowych, czyli ówczesny rząd Czechosłowacji i tak dalej, francuski oczywiście rząd generała de Gaulle'a, czyli właściwie ten Komitet Wolnej Francji, który opowiadał się przeciwko kapitulacji Francji. Czyli krótko mówiąc, tam jest bardzo wielu interesujących ludzi, którzy mówiąc krótko siedzą w tym Londynie. No i w tym całym środowisku Rettinger krąży, nawiązując różne kontakty, co później się przełoży na jego rolę jako jednego z założycieli już Zjednoczonej Europy. Ale to jest jakby zupełnie inna historia, już powojenna, tak? Natomiast to jest ważne w tym sensie, że on jakby dzięki tym wszystkim znajomościom, dzięki temu, że wszystkie te rządy właśnie funkcjonowały na bardzo zwolnionych obrotach, spotykały się w różnych miejscach, także w takim trybie, powiedzmy, towarzysko-eksperckim i w środowisku również osób, które właśnie wspierały te rządy, no on miał duży dostęp do informacji o tym, jak się robi światową politykę i tak naprawdę rzeczywiście na nią wpływał też osobiście, ponieważ no właśnie miał dostęp jako bardzo bliska osoba generałowi Sikorskiemu, jego rodzinie, codzienny dostęp do tak zwanego ucha premiera, co jest bardzo ważne w każdym systemie politycznym od czasów chyba starożytności, ale też jakby miał dobre kontakty w różnych środowiskach brytyjskich, poczynając od lewicy brytyjskiej, aż po prawicę brytyjską, zaczynając od polityków, poprzez różne tajne służby, aż po powiedzmy środowiska kościelne, tych czy innych wyznaczy. Krótko mówiąc, on raczej lubił poznawać ludzi, lubił się z nimi kontaktować, lubił wymieniać z nimi swoje poglądy, natomiast zastanawianie się, tak banalnie, czy on był jakimś agentem, było śmieszne w tym sensie, że on się przyjaźnił z szefem wywiadu. Więc jeżeli ktoś się przyjaźni z szefem wywiadu brytyjskiego na przykład osobiście, no to dobre jest pytanie, czy on jest agentem, czy tylko jest kolegą, z którym oni się wymieniają jakimiś informacjami. No to była osoba, która w jakimś sensie w owym czasie mogła jeszcze funkcjonować, taka troszeczkę pozasystemowa, która jednocześnie przez swoją, nie wiem, inteligencję, wiedzę o jej różnych miejscach świata mogła udzielać różnych rad, czy wpływać na jakieś decyzje, czy działania. Także tak mniej więcej się można by scharakteryzować Rettingera w tym okresie, w którym on właśnie w pewnym momencie stwierdza, że powinien odegrać rolę w jakimś sensie pośrednika między tą wiedzą o świecie, którą nabył w taki mniej więcej sposób, jak o tym powiedziałem, może zbyt rozlegle, a zamkniętym z natury rzeczy środowiskiem, jakim była polska konspiracja, która kontaktu ze światem nie miała aż takiego. Oczywiście można było słuchać radia, powiedzmy, co było zabronione, ale możliwe. Można było czytać niemiecką prasę, czy to tą centralną, czy to propagandową wydawaną w tego. Natomiast to nie był dostęp do informacji, który jest niezbędny do podejmowania takich kluczowych decyzji jak o losie narodu, o wywołaniu czy nie wywołaniu powstania warszawskiego chociażby. Tak? Czyli krótko mówiąc, w pewnym momencie pojawia się taka myśl, że trzeba z tymi informacjami do kraju dotrzeć. Zresztą nie jest wyłącznie oczywiście pomysł Rettingera, ale też wielu innych polityków czy działaczy zarówno w Polsce, jak i na emigracji. Stąd też jest wielka rola tych wszystkich kurierów, którzy właśnie te informacje w tej i we w te przewozili. Tutaj nie chcę przywoływać do tych znanych nazwisk i Karskiego, i Jana Nowaka-Jeziorańskiego, których rolą właśnie było przewożenie tego typu informacji. Natomiast wracając do samego Rettingera, bo to jest jeszcze bardzo ważne, żeby powiedzieć, o czym właściwie on miał to społeczeństwo, czy właściwie jego przywódców informować. To jest jakby kluczowa sprawa i to jakby trzeba by wrócić do sytuacji sprawy polskiej w roku 1943. Otóż wówczas
tak bardzo upraszczając, wytworzyły się w Polsce takie dwa obozy, tak? Jeden obóz z grubsza rozumował w ten sposób, że mamy jakieś interesy i też jakby nasze, nie wiem, powiedzmy granice, które były częścią systemu Europy międzywojennej i tak zwanego systemu wersalskiego, czyli powiedzmy naszą granicę wschodnią, która jest jakby no rzeczą istotną, jest też kwestia naszej niepodległości. No i jakby była taka grupa, która której przywódcą w tym momencie, upraszczając troszeczkę, w międzyczasie jeszcze ginie generał Sikorski, czyli dosyć ważna postać z tego w tej całej rozgrywce, to jest mniej więcej jest połowa 1943 roku. Wtedy jakby dochodzi do takiego bardzo ostrego podziału opinii, co należy dalej zrobić. No i więc właśnie jest taka grupa, która jakby argumentuje, że powinniśmy nie ustępować przede wszystkim oczywiście Związkowi Sowieckiemu, bo to jest jakby główny w żadnej sprawie. No i domagać się, żeby nasze interesy były uwzględnione. Natomiast no, problem tej grupy jest taki, że w zasadzie Polacy poza tym, że mają takie żądanie, żeby ich interesy zostały uwzględnione, no w zasadzie nie mają na pokrycie tego żadnych w tym momencie odpowiednich narzędzi, powiedzmy, wojskowo-militarnych. Natomiast no, pojawia się z kolei nasi sojusznicy zachodni, tak? Oni uważali, że my powinniśmy się dogadać z Sowietami mimo sprawy Katynia, stąd też jakby też zamiatanie tej sprawy pod dywan, mimo wszystkich problemów, jakie mieliśmy i mimo tego, że w zasadzie to by musiało się skończyć naszymi ustępstwami terytorialnymi, ale to jest dosyć niesłychana historia, jeżeli uczestniczymy w tym samym pakcie militarnym i toczymy wojnę jako swoje sojusznicy, żebyśmy sobie wzajemnie odbierali jakieś terytoria, no ale oczywiście tutaj Stalin w takich kategoriach nie rozumował i domagał się co najmniej tych ustępstw granicznych, ale tak naprawdę rozgrywka nie toczyła się w ogóle o to, czy jakieś ustępstwa tu będą podjęte, tylko o to, gdzie ma tam przebiegać ta niewidzialna, później już w Europie widzialna bardzo wyraźnie ta żelazna kurtyna. No i cała rozgrywka z perspektywy brytyjskiej i też jakby niektórych polityków polskich polegała śmiała na tym, że być może trzeba ustąpić, jeżeli chodzi o granice wschodnie, ale wynieść z tej wojny przynajmniej niepodległość i te ewentualne zdobycze terytorialne, które ostatecznie Polska uzyskała, jak wiadomo, kosztem Niemiec. Nasz bohater był jedną z niewielu osób, która naprawdę wiedziała. Dzisiaj to oczywiście są sprawy z grubsza znane, dokumenty są jawne, można sobie wszystko przeczytać w licznych podręcznikach takich czy innych. Natomiast wówczas to były wszystko bardzo skrywane arkana, bo na przykład Amerykanie nie mogli powiedzieć, że domagają się od Polaków ustępstw terytorialnych wobec Rosji, ponieważ amerykańskie władze na przykład liczyły się z tym, że jest spora polska emigracja, która ma prawo głosu i może wpłynąć na wybór lub niewybranie na kolejną kadencję prezydenta Roosevelta. Stąd też on jakby złotouście obiecywał gruszki na wierzbie, oszukując oczywiście polską mniejszość, tak? Ponieważ oczywiście nie zamierzał nic w tej sprawie robić konkretnego, a wręcz przeciwnie, tak? Rettinger miał przyjaciela, który był bardzo dobrze osadzony z kolei właśnie w tych kręgach waszyngtońskich, to był Stefan Zamoyski. Miał tam łatwy dostęp do kręgów amerykańskiej elity, ale też po prostu władał perfekcyjnie angielskim jako absolwent Oxfordu. W związku z tym no miał dostęp i wiedział po prostu, jakie są plany amerykańskie prawdziwe i ja też znalazłem takie pismo, gdzie on po prostu pisze, co się wydarzy, tak? Że to się dokładnie tam wszystko sprawdziło, co się wydarzy, więc rozumiem, że to był plan amerykański, który Amerykanie chcieli zrealizować w tej części Europy. No i to wszystko razem Rettinger wiedział, tylko że to była, on to wiedział w połowie 1943 roku. No i w jakimś sensie, i to jest
z większości dokumentów, do których udało mi się dotrzeć, wynika to jasno, że on sam wpadł na ten pomysł, tak? Że to nie była inicjatywa Brytyjczyków, że to nie była inicjatywa polityków, którzy podzielali tego typu poglądy, chociażby następcy Sikorskiego na stanowisku premiera, czyli Stanisława Mikołajczyka, który również był takim, powiedzmy, realistą. Tylko to była inicjatywa samego Rettingera, który wpadł na ten pomysł i zaczął chodzić po znajomych Brytyjczykach. Był w brytyjskim Foreign Office, czyli odpowiedniku ichniejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Był u szefa jednej z tamtejszych służb specjalnych. To się nazywa SOE, czyli powiedzmy Zarząd Operacji Specjalnych. To była taka instytucja brytyjska stworzona po to właśnie, żeby wspierać takie organizacje jak Armia Krajowa, czyli takie ruchy podziemne w Europie. Tak? I Rettinger się przyjaźnił z szefem tej organizacji, brygadierem Gabinsem, i on powiedział, że ona oczywiście pomoże Rettingera, jeżeli on otrzyma zgodę czynników politycznych. I tu rzeczywiście te decyzje zapadały na bardzo wysokim szczeblu. Formalnie z prośbą o to, żeby Rettingera wysłać do Polski, wystąpił premier Mikołajczyk do Brytyjczyków, a Brytyjczycy też się zgodzili na najwyższym ówczesnym możliwym poziomie. To był taki moment, kiedy Churchill był chory, w związku z tym państwem to utrzymywano w tajemnicy, ale państwem zarządzał jego zastępca Eden i Eden się na tę wyprawę zgodził i też jakby samego Rettingera przyjął właśnie po to, żeby powiedzieć w bardzo prostych, żołnierskich słowach, że my, Brytyjczycy, zrobimy wszystko dla tego, żeby Polacy wynieśli z tej wojny niepodległość, ale niech nie obiecują sobie tego, co jest niemożliwe, czyli tego, że będziemy wojnę toczyć z Sowietami o waszą granicę wschodnią i że macie się zgodzić na tą granicę, która z grubsza jest teraz, czyli tak zwaną linię Kerzon, tak? To był taki przekaz, który Brytyjczycy chcieli przekazać Polakom za pośrednictwem Rettingera. No i został Rettinger przewieziony do Włoch i po pewnym czasie, właściwie w dosyć długim oczekiwaniu, bo trwało to kilka miesięcy, zrzucony razem z asystentem, którym był Tadeusz Chciuk-Celt, do Warszawy, tak, z tą misją. Natomiast jednocześnie jakby było też tak, że ta misja była utrzymana w ścisłej tajemnicy przed przedstawicielami tego drugiego ugrupowania, o którym tu wspominałem, czyli tymi tak zwanymi romantykami, czy jak kto chce, którzy uznawali autorytet generała Sosnkowskiego, który jakby wówczas jakby po śmierci generała Sikorskiego rozdzielono kierowanie wojskiem od kierowania polityką. Generał Sikorski był zarówno wodzem naczelnym, jak i premierem rządu, a po jego śmierci jakby te funkcje zostały rozdzielone i właśnie jakby też jakby nastąpił, oczywiście bardzo to upraszczając, układy polityczne bardzo były złożone na emigracji, no ale upraszczając, że następca generała Sikorskiego w roli premiera był realistą i właśnie byłby skłonny dogadywać się z Sowietami i iść jakby dokładnie po linii polityki proponowanej przez Brytyjczyków, czyli to była polityka Stanisława Mikołajczyka, a przeciwnikiem, zwolennikiem jakby trwania na tych pozycjach dotychczasowych i nieczynienia jakichkolwiek ustępstw był generał Sosnkowski. Mówiąc o tym w największym skrócie, jak ta wieść o tym, że jakiś tajemniczy wysłannik, szybko się dowiedziano, że to będzie Rettinger, czyli ogólnie podejrzany typ, jedzie z jakąś tajemniczą misją od Brytyjczyków do kraju, no to uznano, że to jest spisek antypolski i że trzeba temu przeciwdziałać. No i taka jakaś dosyć niejasna i treść depesza do kraju za Rettingerem poleciała po liniach już tam, powiedzmy, że radiowych. No i zrozumiano ją w Warszawie właśnie tak, jak powiedziałem, że trzeba tego Rettingera sprzątnąć. Funkcjonowanie w podziemnym kraju, gdzie każdy błąd mógł się skończyć pod ścianą, no to tutaj nie było żartów, tak? Tutaj nie było takiej opcji, że można kogoś zamknąć do jakiegoś więzienia albo skazać go na wyrok w zawieszeniu, tak? Tutaj podejmowano takie skrajne decyzje, bo to wynikało to po prostu z kwestii bezpieczeństwa zarówno
w tej skali państwowej, jak i w skali takich indywidualnych osób zależało od takich decyzji często. No, jakby nie zabicie jakiegoś konfidenta mogło spowodować olbrzymie straty i aresztowanie i zamordowanie kilkuset osób, tak, czy kilkudziesięciu. Rytmik został zrzucony w Polsce w kwietniu 1944 i właściwie do kogo on przyjechał? Z kim chciał się spotkać? No, spotykał się właściwie ze wszystkimi ważnymi, tak? Też zaczynając od lewicy aż po prawicę, bo spotkał się też z reprezentantem, powiedzmy, takich umiarkowanych narodowców, czyli z Stypułkowskim. Natomiast no, rzeczywiście no, starał się te wszystkie informacje, które uzyskał, przekazać, tak? Przede wszystkim bardzo często i spotykał się z delegatem rządu na kraj, czyli jakby takim przywódcą tej politycznej struktury w kraju, Stanisławem Jankowskim, z politykami z tak zwanej Wielkiej Czwórki, czyli z tych największych przedwojennych stronnictw, spotykał się z przedstawicielami różnych mniejszych organizacji. No, bardzo miał wiele kontaktów w kraju, co oczywiście też wywołało olbrzymie zaniepokojenie u ludzi, którzy uważali go za tajemniczego, groźnego typa, jakiegoś agenta. No i stąd też jakby pojawia się cała ta inicjatywa, która jest zamachem. Tych zamachów było kilka na niego w ogóle. Ten najbardziej znany to jest próba otrucia go. Jak można się wspierać, czy to była właśnie próba otrucia go takiego definitywnego, tak jak była przekonana osoba, która tym się zajmowała, pani Izabela Holodecka, z którą ja jeszcze miałem, ona już nie żyje dzisiaj, ale ja miałem z nią jeszcze okazję rozmawiać i ona tą całą historię mi sama opowiedziała swoimi słowami, jak ona to robiła i jakie ona otrzymała rozkazy od kogo. Zresztą tu można snuć rozmaite interpretacje, że możliwe, że jedno ugrupowanie chciało tylko jakby podtruć Rettingera, żeby utrudnić mu jego misję, ale nie doprowadzić do zejścia śmiertelnego, że się tak wyrażę. A druga hipoteza mówi, że jednak chodziło, żeby go po prostu zamordować. Tak, no w każdym bądź razie na pewno uległ on, jakby jego zdrowie uległo poważnemu uszczerbkowi, tak. Do końca życia się z tym borykał. I do końca życia borykał się no, z formami paraliżu, które zostały najprawdopodobniej były efektem tego działania któregoś z tych środków, które mu tam pani Horodecka dosypała do kawy, czy też do obiadu. Mhm. Więc jeżeli Rettinger przebywał w Polsce w 1944 tyle miesięcy i spotykał się z wieloma poważnymi personami, to czemu właściwie powstanie wybuchło? Bo czy można w ogóle powiedzieć, że Rettinger próbował ostrzec? Prawdę mówiąc, każdą rzecz można interpretować dwojako. Oczywiście część osób może przekonał do tego, że powstanie nie ma sensu, ponieważ i tak wszystko już jest porozdawane. Cokolwiek byśmy zrobili, to i tak takie są decyzje, które są podejmowane, ponieważ my nie należymy do tej grupy mocarstw światowych, które podejmują tutaj rzeczywiste decyzje, czy do tej grupy przywódców światowych. Inna interpretacja, która może być taka, że te informacje dotarły, ale wywołały inną reakcję, reakcję sprzeciwu, tak? I to jest właśnie jakby, dlaczego go właściwie truto. Tu jak już nie chcę już takie wchodzić w szczegóły, że tak naprawdę generał Sosnkowski, który był niby przywódcą tego ugrupowania, tej powiedzmy tego oporu, tak? Przeciwnikiem ustępstw. On był akurat tym romantykiem, tak. A on akurat był przeciwnikiem powstania warszawskiego, bo uważał, że to już właśnie, że on jakby z innych pozycji uważał, że to nie ma sensu, że szkoda ofiar i tak już trzeba czekać na nowe rozdanie. Natomiast była też grupa ludzi, która rozumowała w takich kategoriach i to było całkiem racjonalne rozumowanie w jakimś sensie, tak? W tej sytuacji, że nie możemy się zachować biernie, że musimy wystąpić z jakimś politycznym gestem, polityczno-militarnym, który będzie zauważany na świecie i który pokaże nasze stanowisko, że jesteśmy, pozostajemy, nie wystąpiliśmy z obozu przeciwników Niemiec, jesteśmy sojusznikami i walczymy, tak? I taki był cel powstania w jakimś sensie. Rettinger wyleciał z Polski tuż przed powstaniem. No, tak się złożyło, że rzeczywiście udało się go mimo różnych kłopotów wywieźć
z Warszawy i załadować mimo strasznych problemów z tym, bo przecież on był częściowo sparaliżowany, co dodatkowo utrudniało tą operację. No właściwie trzeba było go tam wnieść praktycznie do tego samolotu, bo ten samolot potem miał jeszcze kłopoty z wystartowaniem, niewiele brakowało, w ogóle by został spalony na lądowisku, ale w końcu, że tak powiem, w ostatniej chwili cudem jakoś wystartował przez cały okres powstania, kiedy już był w Londynie, no usiłował uruchamiać te wszystkie swoje kontakty i możliwości, żeby to powstanie wspomóc, żeby dostarczyć uzbrojenie, żeby dostarczać, nie wiem, no, udzielić powstańcom wszelkiego wsparcia. To jest inna kwestia, na ile to były starania skuteczne, tak? Zarówno starania takie, powiedzmy, propagandowo-publiczne, jak i takie działania po prostu nieoficjalne. No, w każdym razie bardzo się w to w okresie powstania Rettinger angażował, mimo swojego, że tak powiem, dosyć no, opłakanego stanu zdrowotnego w tym momencie. No to jeszcze poza wszystkim to już nie był wtedy bardzo młody człowiek, tak trochę się zawsze o tym zapomina, ale że połowa ludzi, którzy walczyli czy funkcjonowali, to byli ludzie, patrząc, no po prostu młodzi stosunkowo, tak? Wszyscy cichociemni, czy no to większość ich była w wieku, powiedzmy, że w pełni sił, a on już był, no był chyba najstarszym spadochroniarzem zrzuconym bez żadnego przeszkolenia do kraju, także i był już takim, powiedzmy, starszym panem, no może nie jakimś bardzo starym, bo miał 50 parę lat, ale no tamtejsze standardy, no to był już takim człowiekiem już dojrzałym mocno, no ale ciągle miał, jak widać, skłonność do różnych przygód. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Proszę bardzo.